No to jakie wnioski po pobycie? Cześć, jesteśmy dzisiaj w Kidzani. Przyszliśmy z dzieciakami do Kidzani, żeby im pokazać, że pieniążki nie lecą z nieba, pieniążki trzeba zarobić. Więc w miasteczku zawodów, w którym właśnie tu jesteśmy, mamy pełną gamę możliwości wyboru różnego rodzaju zawodów. Więc dziewczyny nasze dzisiaj będą pracowały jako strażacy, jako kucharki, będą pracowały jako modelki, będą gotowały, będą odpalały rakietę w kosmos jako space engineer. Dużo, dużo, dużo zawodów. A, i może nawet będą poławiaczami pereł i za to też dostaną pieniądze. Pieniądze. Kidzania dolar. Kidzo. Fajnie. Więc obejrzyjcie klip z tego, jak tutaj właśnie nam dzisiaj było, jak dziewczyny pracowały. Technicznie jak to wygląda? Jeżeli chcesz zarobić na przykład 20 kidzos, czyli coś, co Blanka teraz pokazuje, musisz się zapisać na przykład na posterunek policji i wtedy zapłacić, dostaniesz za swoją odpracowaną pracę 20 kidzosów. Ale jeżeli dzieci chcą się napić świeżo wyciskanego soku, przy okazji nauczyć się, jak to się robi, to niestety, ale trzeba zapłacić 15 kidzanian dolarów.
jakie wnioski po pobycie? Wnioski. No nic, podobało się? No bardzo się podobało. Tyle można się nauczyć, zobaczyć. To jakie wnioski po pobycie w Kidzanie? Podobało się, nie podobało się? Bardzo mi się podobało i żałuję, że wciąż nie jestem dzieckiem. Bo tutaj można tylko, dzieci mogą korzystać z atrakcji, dorośli tylko mogą się przyglądać. Ale myślę, że naprawdę warto i czekam, aż ktoś do nas przyjedzie, nas odwiedzi i wtedy przyjdziemy tu na pewno raz jeszcze, tak? Z kimś. No, a która atrakcja Ci się najbardziej podobała? Mi się podobała najbardziej atrakcja Fire, jak Blanka jechała wozem strażackim, robienie czekoladek Kinder, czoklet. A Tobie, Blanka, co się najbardziej podobało? Robienie ciasteczek. Dziewczyny się ciężko napracowały. Ciężko się dziewczyny napracowały.